wszyscy mamy źle w głowach. Przeżyjemy? Łe, ale będziemy mieli tu przerąbane. O Jezus. Podejrzewam, że będziesz cierpiał. Co może pójść nie tak? Siemano, ja jestem Kawek Jones i witam was w kolejnym odcinku z serii Prosto z dziury. Jak zapewne widzicie, właśnie zjechaliśmy tutaj tą, no teoretycznie się to nazywa studnią, ale na moje to jest szczelina. Zjechaliśmy, nie wiem, jakieś 20-30 metrów na dół i dopiero teraz dało się włączyć kamerę. Gościem dzisiejszego odcinka jest Ania. Cześć! Ania jest bardzo ciekawym przypadkiem gościa w tym odcinku, z tego względu, że... And we come to end of days. Ania jakieś, nie wiem, kiedy to była Ania? 2 lata temu? Tak. Ania 2 lata temu przyjechała z klaustrofobią, z lękiem wysokości do MRU po raz pierwszy w swoim życiu i złapała chyba największego bakcyla ze wszystkich uczestników z moich wszystkich wyjazdów, jakie w swoim życiu zorganizowałem. No i generalnie sprawa teraz wygląda tak, że Ania już kończy kurs jaskiniowy, ja swój dopiero za pół roku zaczynam. Choroba dziurowa się troszeczkę u niej, że tak powiem, pogłębiła. No i co? I teraz jesteśmy w jaskini na Jurze. No i to Ania jest tutaj tak naprawdę moim przewodnikiem i moją tutaj, kurde, głową. A ja jestem raczej jako ta osoba, co idzie z tyłu i podąża za nią. Co, Ania? Tak, jestem przewodnikiem, byłam tu raz. Tak. Ja nie byłem tu ani razu, więc co może pójść nie tak? Gdzie jesteśmy? W katedrze. No i zarąbiście, nie? No tak, rzeczywiście widać, nie? Ale tutaj też fajnie widać, że ta cała jaskinia jest taka bardziej, kurde, tektoniczna niż... niż jakaś myta, bo to po prostu widać, że się po prostu te warstwy w pewnym sensie rozeszły. Chociaż tu mamy też troszeczkę nacieków. To co? Do dziury, co? Ania, prowadź pierwsza, bo ja się trochę cykam. No, ty się cykasz. Ania, powiedz, bo ty już byłaś w kilku jaskiniach. Byłaś chyba nawet większej ilości jaskiń niż ja, co? Możliwe. I powiedz, czy pod ziemią jest w ogóle czym oddychać? Nie, jak widać nie. Nie? Ty też na bezdechu weszłaś? No pewnie, oddychanie jest dla słabych. Od oddychania się już odchodzi w spinologii. Jest czym oddychać, jest ile chcesz. Aha, jest czym oddychać, jest ile chcesz. Dokładnie, to chyba nawet nie, znaczy chyba. To nie zależy nawet od głębokości. Wczoraj zresztą byłem na takiej akcji, gdzie kopaliśmy. I tam, wyobraźcie sobie, kopaliśmy studnie. Było już tak, że byliśmy w jednej, 3 metry w dół schodziło i na dole był właśnie taki pan, który kopał. Wyobrażacie sobie, że zasypany studni mu wiał. Także... pod ziemią jest zdecydowanie o wiele lepsza wentylacja niż w większości z was mogłoby się wydawać, dlatego mam nadzieję, że pewnego dnia, chociaż to jest taka głupia nadzieja, niczym nie podparta, że pewnego dnia komentarze w stylu, a mnie najbardziej ciekawi, czym oni tam oddychają, przestaną się pojawiać na moim kanale, chociaż wtedy pewnie pojawi się kolejne pytanie w stylu, gdzie robimy siku pod ziemią albo coś w ten deseń. A ja mogę powiedzieć. No to powiedz, ciągasz i wypluwasz, to żadna tajemnica. No nie, ale mam powiedzieć serio, czy mam powiedzieć nie serio? No powiedz serio, kurde, no już. Ja już powiedziałem, że ja nie będę tego tematu poruszał, ale ty nie jesteś mną, więc ty możesz. No to generalnie w jaskini robi się siku tam, gdzie płynie woda. Bo wtedy nie śmierdzi. Tak. Jak można, to się nie robi, ale to... chociaż ja nie wiem, co lepsze, cholera, czy chodzić tu odwodnionym, czy chodzić tu z pełnym pęcherzem, czy... Ania, nie boisz się, że zakleszczysz? Nie. Okej. Okay. A kiedyś się bałaś? Wiesz co, już się nawet w tej jaskini zakleszczyłam. Tam, gdzie się zakleszczyłaś, dojdziemy? Tak, no to zobaczysz. No to chętnie będę mógł to zobaczyć. Ale jakie to było takie zakleszczenie, że już umarłaś, czy przeżyłaś? Umarłam. Umarłaś? No tak. To widzicie, jednak da się zakleszyć. Teraz jesteśmy... tak, to jest sala pod blokiem, tylko że w tym momencie jesteśmy nad blokiem. No to jest do dziury. Tu jest pewnie pod blok. Tak, ale żeby było śmiesznie, tu są 3 piętra w ogóle całej tej sali. To są takie dziury, którymi normalnie można zjechać, bez najmniejszego problemu, żebyście sobie myśleli, że to jakaś niepenetrowalna dziura. Gdzie? No ta tu pode mną. No pewnie. Pewnie, kurde, jak 2 lata temu, jakbym ci puścił ten kawałek filmu tego, to byś powiedziała, chyba ci p***ało, to nie jestem ja. No wiesz, no, ciężko się czasami rozpoznać na tych filmach. Ja już się nauczyłam rozpoznawać samą siebie po kaloszach. Przedtem staliśmy obok tego wielkiego kamienia, teraz stoimy na nim, a za chwilę zejdziemy pod niego. Tam jest dopiero fajnie, tam jest taka mała sala. Sala, okej. Okay. To jest w ogóle miejsce, czuję, gdzie... to będzie bardzo ciekawa sala. Z której na pewno nie można nazwać salą. O nie. To jest miejsce, gdzie krzyżuje parę takich właśnie szczelin. O, też urocza szczelinka. No. Dobra, Ania, prowadź.
bo ja się trochę tykam. Możesz przy okazji od razu powiedzieć, jak to jest, jak się leczy klaustrofobię. I czy klaustrofobia jest aż taka straszna i nieuleczalna i w ogóle czy... Co do klaustrofobii, to trochę nakłamałeś, bo... Ja nakłamałem? Bo ja klaustrofobii... Poważne słowa. Ja klaustrofobii per se nie miałam. Ja miałam lęk wysokości, to na pewno. Ale klaustrofobii jako takiej nie miałam, tylko nie wiedziałam po prostu, w jak małe rzeczy się zmieszczę. Tak, to jest fakt. Tego się musiałam nauczyć. I bardzo krótko, ale trwał taki moment, że nie wiedziałaś, czy wchodzić do dziury, czy nie. Tak, na wstecz. Ale później było już tak, że trzeba było ci za nogi trzymać, żebyś nie wchodziła do każdej. Ty na przykład mówiłeś, no tam jest przejście, nie? A ja idę i mówię, no jakie przejście? Już nie ma przejścia, to jest tylko jakaś mała dziura. No i potem się okazało, że to jednak jest przejście, tylko kawiakowe. Zapraszam. Trafiłaś tam, gdzie chciałaś trafić? To jest to przytulne miejsce, co mówiłaś? No jesteśmy tym drogą. O, jaki głaz śliczny, pod którym można się położyć. Tak? Poszłabyś tu spać? Tak. Okej, okay, wiesz co, w sumie to ja trochę też nawet. Chociaż ostatnio, nie równało jest. Ostatnio usnęłam w ogóle w jaskini w Miętusiej Wyżni. No i bardzo chciałem. A w tej wyżni? W tej wyżni? W Miętusiej Wyżni, no. Bo zjeżdżałam na dno jako pierwsza, bo ja poręczowałam. No i tak czekałam, że reszta zjedzie akurat w podobnym miejscu, bo to było już stare dno jaskini, sam koniec. Tak sobie leżę. Tak mi coś usnęło. Kurde, moment, w którym ja pierwszy raz zasnę na takich 15 minut w jaskini, to będzie bardzo ważny moment w moim życiu. Ale przebudowa... Będzie znaczyło, że się da. Da się. Na pewno, że kiedyś. Znaczy zasnę. Da się, generalnie się da, ale będąc Piotrem Kawiakiem, na tą chwilę jeszcze się nie dał. Jeszcze nigdy nie zasnąłem, podziwiam. Tak, nie leży na nockę, tylko że na chwilę. Ważna informacja dla wszystkich zainteresowanych wspólną penetracją. Dostaję od Was masę wiadomości w stylu jak zacząć penetrowanie, gdzie warto bywać, albo że chcielibyście to robić, ale trochę się cykacie przez lekką klaustrofobię. No i nie od razu już ją zbudowano i nie ma co się od razu na siłę pchać do jaskiń. Dlatego w widocznych niżej terminach zapraszam Was do kompleksu Ziwer, którego zaciski są niemalże jaskiniowe, a skomplikowanie obiektu przewyższa niejedną jaskinię. Co najważniejsze, bezpieczne. Bo na ogrodzonym, prywatnym terenie w bunkrze, z którego w razie czego można wyjść w ciągu 5 minut. Będzie to też dobra okazja do poznania się nawzajem i sprawdzenia, czy jaskinie to na pewno miejsce, które chcecie się pchać. Osoby zainteresowane zwykłym zwiedzaniem zapraszam do wzięcia udziału w wariancie standardowym. Tam się nie pobrudzicie i na spokojnie, przy użyciu schodów, jak ludzie, zobaczycie cały bunkier i część kompleksu oraz poznacie ich historię. Harpaganów lub harpaganki, bo ich jest coraz więcej, chcących rzucić się od razu na głęboką, znaczy ciasną wodę, zapraszam na wariant ekstremalny, gdzie obowiązuje zakaz używania schodów, no i dość szybkie tempo. Oczywiście w tym drugim wariancie nic na siłę, ten bunkier to tak naprawdę moje królestwo, więc jeżeli nie będziecie chcieli gdzieś wchodzić, no to zawsze znajdzie się droga naokoło. No i ostatnie ogłoszenie duszpasterskie, dla nieletnich. Tak, istnieje możliwość zabrania się ze mną na jakiś wyjazd, ale nie na każdy i aż do osiągnięcia pełnoletności tylko pod opieką rodzica. No i zarówno opisy, jak i cenniki wyjazdów znajdziecie na mojej stronie internetowej penetrujedziury.pl. No a na sam koniec pamiętajcie, że udział w takim wyjeździe lub zorganizowanie ze mną czegoś wybranym przez Was albo przez Waszą grupę terminie to chyba najlepsze formy wsparcia działalności tego kanału. No bo jak wyjazdów przybędzie, no to i filmów będzie więcej. Wracamy do filmu. Nawet będąc w jaskini tylko raz, zauważyłam, że już pamięta się, mimo już mija nie wiem ile czasu, bo tak jak w tej Miętusiej Wyżni, no to byłam w stanie wprowadzić, znać drogę. Ale to nie jest ta jaskinia, w której tak długo na Ciebie czekaliśmy przy wyjściu? To jest ta jaskinia, w której tak długo na mnie czekaliście przy wyjściu, bo Aniacz wlazł do mylnej rury i się zmylił. Ale pod ziemią można się zgubić. To nie ma najmniejszego problemu, żeby się zgubić. Można powiedzieć, że nawet bardzo często się gubimy. Ale najważniejsze jest to, żeby się nie zgubić na za długo. To co najwyżej na parę minut. I też jest to, co ty mi mówiłeś i to, co mówił też mi mój instruktor, że idąc gdzieś w jaskini, żeby się obracać i patrzeć do tyłu. Tak, bo z jednej strony... Wygląda zupełnie inaczej. A teraz ciekawostka, czym się wydaje, czy tutaj nam wystaje mało amonii? Bardzo możliwe. Później pokażę, jakie amonitę sobie kupiłem wczoraj na, jak to się nazywa, Mistrzostwa Świata Polski w Europie, czy czegoś tam w kopaniu agatu. I tu gdzieś był drugi. Tu, o, wystaje. No tutaj to jest odcisk amonita. No to nie jest nic dziwnego, bo to jest wapń jurajski.
Tutaj było co? Płytkie morze. A, nie odbierasz? Sorry. Wiesz jak to jest, jak się ogląda odcinek, na którym cały odcinek jest czyjś tyłek, nie? Wiem. No. Nie, że miał coś do twojego tyłka, ale jak powiem ci szczerze, 20 minut oglądać cały czas, jak on mówi i chodzi przede mną, to... A nie, a powiedz mi, dlaczego jaskinie? Mogłaś się zainteresować, nie wiem, grom na flecie albo szachami? Ale albo... się interesuje grom na flecie. No dobra, no nie wiem, najlepszy pomysł, no ale mogłaś się zainteresować, nie wiem. O Jezu, aż teraz ci boję powiedzieć, żeby nie trafić, kurde, żeby znowu nie trafić. Nie wiem, mogłaś się zainteresować czymś innym, nie wiem, Netflixem, o, na przykład, kurde, albo, nie wiem, kosmetologią, o. Fu. Nie, wiesz co? Jaskinie są innym światem, którego nie widać, nie? Nie widać go na co dzień, nie widać go gołym okiem, trzeba tu wejść, żeby to zobaczyć, bo filmy z jaskin, zdjęcia z jaskin, to w ogóle nie daje tego, co to jest. Zresztą ten filmik, który teraz nagrywamy, to i tak on nie pokazuje 3/4 tego, co myśmy do tej pory przeszli, zjeżdżając z tej studni, tej szczelinie, z parze, z trzema worami. O, tamto, nie mogłem się wypiąć z przyrządu, a już nie wspominając o tym, żeby kurde jeszcze wyciągnąć kamerę i zacząć coś nagrywać. Zresztą najpierw bym chciał nagrywać z kamerą na głowie, point of view czy coś, to też bym się nie zmieścił, bo szczelina była za wąska. Nie, bo po prostu cały czas sobie szkodził i przeszkadzał, stwarzając tym samym zagrożenie, a w pewnych miejscach po prostu lepiej tą kamerę schować. Ale znów się wtrążoliłem, także możesz kończyć wypowiedź swoją Anią o jaskiniach. To jest też tak jak z planami jaskini, że oglądasz plan jaskini i w ogóle nie widzisz tego, jak ta jaskinia na nim wygląda, bo brakuje głębi. Tak. Mało tego, możesz oglądać dwa różne plany z jaskini dwóch osób i każdy narysował to inaczej. A tego nie pamiętam. No nie, bo to przecież od kartującego zależy, gdzie postawi kreskę. Tak, ale nie, bo nie do końca pamiętam to miejsce i czuję się jak ten Gandalf. A o tym miejscu, że nie pamiętasz? Aha! Mem z Gandalfem, I have no recollection of this place. A to byśmy nie weszli tu przed chwilą? Myśmy tu przecież pochodzili przed chwilą. To jest to smacznięte ręką. A, mleko. To dlatego. To myśmy poszli w stronę. Nie my, tylko ty. Ja. Bo ja idę za tobą, żeby było jasne, nie? A ja mi na każdym wyjeździe zawsze wypominać z kawiakiem, jak się idzie, bo zawsze trzeba zawrócić do jakiejś dziury, bo kawiak zawsze skręci w skręt. I w końcu mogę jej się oddzięczyć za to wszystko, nie? I tyle gadanie, no pamiętam drogę. Tak, byłam tu raz i w ogóle, nie? No ale znowu zgubiliśmy się tam mniej niż 5 minut, więc jesteśmy usprawiedliwieni. Zgubiliśmy, nawet się nie zgubiliśmy. Nie zgubiliśmy się. To się nawet nie podciąga pod zgubienie. A wiesz już gdzie? Wiem gdzie. A i dobrze. Nie na dół, tylko do góry. W sensie... Ale bardzo rozkoszuję się tym samym faktem, że nie muszę się przyjmować tym, gdzie ja jestem i w ogóle. Przy tym się przejmuje ktoś inny, to jest taki bardzo duży komfort, tak jak ktoś bardzo długo jedzie samochodem, aż w końcu ma możliwość, że ktoś inny jest kierowcą, on sobie po prostu siedzi i robi co chce w samochodzie. Teraz mam bardzo podobne uczucia. A to co, odważny jesteś, bo jak ja nas zgubię, to kto nas znajdzie? Nie wiem, zobaczymy. Dobre. Jakąś tam godzinę ustaliliśmy. Tak. Bezpieczeństwa, żeby nie było. Pasowałeś się idealnie swoim ciałem w wielkość utworu. Oj tam. Sugeruję, że jestem gruba. Absolutnie nie. Tu gdzieś, ciekawe czy będzie, ostatnio jak byliśmy, jeden korytarz strasznie śmierdział. Bo jakaś mysz zginęła tragicznie. I ciekawa jestem, czy dalej śmierdzi. Szkoda, że nigdy się tego nie dowiemy, bo przecież nie ma tu tlenu i powietrza, który przenosiłby zapach. Nie wiem, czy poznajecie, na pewno nie poznajecie, nikt nie zwraca uwagi tej tasiemki na tym, ale tutaj zrobię trochę cięcie i pokażę wam, skąd ta tasiemka jest. Mhm. Przywiązujemy sobie do kaloszy, żeby potem przywiązać do tego torbę. A, ale za ciasno. Thank you so much. To jest sekret, żeby się rozpoznać po kaloszach. Aha, no tak. O Boże. Pytania, tu jest dużo miejsca, czy już jest ciasno? Czy jeszcze jest miejsce, bo... Jeszcze jest miejsce, nie jest ciasno, to słowo nie przejdzie ci przez gardło. Nie no, jeszcze nie jest ciasno. Ciasno będzie w drugiej stronie. To myślisz dokładnie tak samo jak i ja. Ale tutaj trochę zrąbałam, bo... Nogę ci. Tak, muszę się jakoś teraz zaprzeć drugą nogą. Ty wisisz na tym kolanie, tak? Czy ta noga ci tu... Znaczy, teraz już się oparłam drugą nogą o tę ścianę.
No tak, teraz widzicie, że jest taka sytuacja nieciekawa, znaczy nieciekawa, no nie prosta. Mogę ci zadać proste pytanie. Jaką jaskinię chciałeś zobaczyć najbardziej na świecie? Taką, której nikt nie będzie widział. No dobra, to jest zajebista odpowiedź. I tutaj już wykluczasz moje kolejne pytanie, które miało się tutaj pojawić, czyli dlaczego? To zostało powiedziane, dlatego, że inkogo jeszcze w niej nie było. I to jest chyba najlepsza odpowiedź, jaką ja bym dał na to pytanie, czy jakaś inkaska, czy majowa jaskinia gdzieś w Ameryce Centralnej. No ale rzeczywiście, to wolałbym taką, której jeszcze nigdzie nikogo nie było. Tylko się nie wrąb tak jak ja. Dzisiaj na kasku, także jest spoko. Wiszę na kasku, pozdrawiam Tesla. Tak. No i mogę sobie złożyć przygody, tak jak mówiłaś, no. O! A, tylko ja się tu stąd nie odejdę, bo tu jest kolejny prożek do rzeczy. Jestem tu. Czy worek co tu leży? A to twój worek, to nie jest ten, co mnie zostawił. A mi się f***a, bo to by ten zostawił przed tamtą studią. To już bym wtedy chyba cię opierniczył za nawigowanie, no. Nie, zrzuciłam go na dół, żeby nie przeszkadzał. Powiedz mi, Ania, dużo dziewczyn macie na kursie? Były dwie. Ale... To już plus ty, czy razem z tobą? Nie no, razem ze mną. Aha, znaczy, to jest jedna. Jest jeszcze druga grupa i tam też są dwie dziewczyny. A na ile osób na grupie? Tam są, czekaj, dwie dziewczyny i czterech chłopaków chyba. Czy trzech? Chyba tak. Tak? To jest prawie niemalże pół na pół mówisz? No. O, w życiu, ja bym pomyślał, kurde, że bardziej, nie wiem, tam 90-10, 80-20, ale nie pół na pół. No. Są dziewczyny, to wymiotają. Ja nie do końca, bo nie umiem nosić ciężkich plecaków. O, mam już dupsko obite, wczoraj coś kurde. Strasznie się zapierałem cały czas plecami o coś i jeszcze tu przejechałem. No nic, będę miał cały tydzień w pracy, żeby leczyć siniaki. Ty chyba myślisz, ja tutaj. No. Więc jej nie ma. Nic nie czuję. Pytanie, co się z nią stało? Może był chory, pojedź i zjadł. No. Jakby tu był Marcin, to by ją zjadł, ale wątpię, żeby tu był, ja coś innego ją muszę. W ogóle pozdrawiamy chorego pojeba. No hej, też pozdrawiam. Czyli jest niedziela, rano, no pewnie teraz jest trzecie śniadanie. Tak, ja skąd wiedziałeś? To jest w ogóle ciekawe miejsce, jak widzicie ta szczelina, w której my teraz jesteśmy, ona się rozchodzi w dół, nie? Na górze jest węższa, na dole jest coraz szersza. I to, co tutaj mamy, to nawet nie jest namolisko, tylko jakieś zawalisko. I na przykład, gdyby się zdarzyło tak, że ktoś miałby niesamowicie wielką ochotę, niesamowicie wielkie środki i duże samozaparcie i zacząłby to, co tutaj jest, wybierać, to kto wie, czy ja nie stoję teraz na jaskini, która jest na przykład 3 razy dłuższa niż to, w czym my się teraz znajdziemy, bo tak jak mówię, ona się rozszerza. I tam naprawdę można się dużo rzeczy jeszcze spodziewać, ale no, trzeba byłoby wybrać te kamienie i to jest chyba najważniejszy powód, dlaczego nikt tutaj nie kopie, kurde, bo to nie jest taka prosta rzecz, kopać w jaskini. A ta jaskinia też nie jest jakoś bardzo długo znana. Który to był rok? 2010. No to jest... A w 2011? Jest, zobacz kurde, tak dużo nie brakowało, a można byłoby być niej pierwszym, nie? A i patrz, jaka fajna wanta skrymowana tutaj. No. Tak na słowo harcerza. Bardzo. Znaczy no nie, ja bym powiedział, że on tutaj będzie jeszcze długo. Ale podejdź sobie trochę bliżej, widać fajnie, bo ona jest chyba tak jakby ułamana, nie? Aha, no. No. Znaczy, ona już kiedyś wisiała w innym miejscu. A z kolei tutaj masz fajne... A tu masz niemal jak stopnie, nie? Ale potem też bym nie chciała chyba chodzić. No, ja bym wszedł, tylko gdyby było po co. No nie ma. Mam kolejny amonik. No w ogóle bardzo ciekawe stworzenia, bo z tego co mi opadł ten golos, to one żyły w nocy chyba pod wodą, a w dzień wychodziły na powierzchnię albo odwrotnie. I jakby mają tą część skorupy mieszkalną, no. A ta środkowa część skorupy to ona była taka, że tam się staje, zmienia albo po, ten powietrze, albo woda, w zależności od tego, gdzie oni żyją. Zostały po ekipie budowlane, co niedokładne. O, kości jakieś. Nie ludzkie? Nie, całkiem malutkie. Szkoda, nie? No, ale nie powiem się co to, bo jeszcze jakby czaszka była, to bym mogła próbować. No rzeczywiście jakieś kości, ale to takie, jakby ktoś tutaj po prostu coś zjadł. Szkoda, że masz żółty kombinezon, mogłabyś mieć jakiś czerwony, niebieski, byłoby super ancko teraz. A co jest nie tak z żółtym? No, słabo go widać, nie rzucę się tak w oczy. Wszyscy mamy źle w głowach. Przeżyjemy. Hej, hej, na, hej, hej, hej. No. Już mi wisi.
ktoś ci wisi? Wisiało i haczyło. A to światło tutaj to twoje, to od tej lampy? A, to od lampy, no. No. Aha, bo tutaj jest krawędź, nie zobaczyłem. Myślałeś, że nas upogoni? Znaczy nie, myślałem, że spotkaliśmy tutaj dwie kolejne osoby, co tu razem z nami, znaczy razem. Chodziło w tym samym czasie, co my. O Jezus. A to było ciasno? To ciasno nie, ale takie po prostu, wiesz, takie ojejku, ojeju, ojeju. Czasami to pomaga po prostu, jak się tak ojejuje, to albo stęka. O tak. Wydaje głosy z pornoli, to nagle to przejście robi takie łatwiejsze, prostsze do przejścia. Jest fajnie, jak sobie popatrzysz na te wszystkie wanty, tak pokrzyżowane, jak... Nie? Pod między którymi ty się właśnie telepiesz. No. Tak pokrzyżowane, jak je grawitacja poukładała. I ciągle je przewala. No tych to nie przewala, mam nadzieję. No nie, no one się na pewno ruszają. O, zobacz, tak a propos, właśnie się złapałem z tego kamienia. To jest a propos grawitacji. Dobrze, że go nie obciążyłem, bo spadły mi na łeb. Teraz mam dla ciebie... Studnia? Tak. O, właśnie czuję, użyję punkty 1, 2, 3, 4. Będą wiadomość, tak. Staram się nagrać, co tylko się da z tej studni, ale nie obiecuję się sobie za wiele, bo... Jeśli na linię, to już nie ma ręki po prostu na... Tutaj to bym sobie w ogóle nic nie obiecywała, zwłaszcza w twoim przypadku. W sensie... Podejrzewam, że będziesz cierpiał. Chodzi o jajeczka i uprząż, żeby było jasne. Jak wysoka jest ta studnia? Na szkicu było 28 metrów liny potrzebne, więc nie więcej. Nie więcej. O, tam więc widzę punkt, to aż tam musisz do samego końca? Tak. Łe, ale będziemy mieli tu przerąbane. Tak. Ja powiem ci, że mam strasznego cykora a propos wychodzenia ja z tymi semaforami. To może zostaw coś. I bolącymi jajami. No z jajami będzie najgorzej. Najgorzej. Ale to przed wejściem to na linę jeszcze sobie wszystko sobie jeszcze poukładam, bo po prostu jakbym sobie nie ułożył, zawsze się coś przełoży. To ty się pożegnasz z nim. Aż mnie zabolało na samą myśl, kurde, jakby doszła do mnie treść tego, co powiedziałeś. Ja się teraz... czekaj. Bo nie mogę worka przywrócić przez to. No jest to miejsce, o którym mówiłam na początku, że się zakleszczyło w tej jaskini. No. To jest kawałek dalej stąd. Ale to jest też dobra ilustracja do tego, żeby pokazać, dlaczego pokonywanie tak małych odległości w jaskiniach czasami zajmuje aż tak dużo czasu. Właśnie w tym momencie zrobiłaś 5 minut metr. Cio. Znaczy ja pewnie zrobię tak samo, także to nie jest wiedza. No niech mnie szlak. Kto to wymyślił? No tu już się zaczyna robić trochę ciasno, bo nie chce mi przejść. To tutaj wszystko. Ale jedno jest pewne, na dół nie zjadę. Nie ma opcji. Ale to, co tu mówiłeś, że rzeczywiście cała jaskinia jest do zrobienia bez lin. Tak. Jak patrzę na tą szparę tutaj, no to ja pierniczę bardzo, no. Dobra, Ania się tu będzie męczyła, Ania będzie tutaj walczyła. Ja zaraz będę za nią męczył i za nią się walczył. Znaczy za nią, w sensie, że za osobą będę, a nie, że z Anią będę walczył. Czemu się za mnie walczyć? No właśnie, wyjaśniłem, że nie będę. Nic mi nie zrobiła. Ale co chciałem tylko powiedzieć, to że w tym miejscu zamykamy pierwszy odcinek tego odcinka po prostu z dziury, pierwszą część. Drugą część pewnie rozpoczniemy na dole. O ile zjedziemy. O ile zjedziemy, bo zawsze mi brakuje tego momentu, że muszę zakończyć odcinek i robię ciąg dalszy nastąpi. A teraz tak nie zrobię, teraz powiem to prosto w twarz kamerze, czyli do zobaczenia niebawem. Odpalamy kamerę na dnie tego zjazdu, bo tutaj nie ma co kręcić. Czołem.